kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Piknik. To był piękny dzień, więc mamusia i tatuś postanowili zabrać krakersa, piankę i budynia na piknik. Kotociaki spakowały wszystkie potrzebne rzeczy. Zamierzam zbudować wielki zamek z piasku. Ja zajmę się ekstremalnym czytaniem na świeżym powietrzu. A ja będę biegał dookoła. Spójrzcie na to, ile różnych pyszności do jedzenia. Żaden piknik nie jest piknikiem bez kosza pyszności. Sprawdźmy jeszcze, czy o nikim nie zapomnieliśmy. Krakers i ty, pianko, i budyń. No to pora na piknik. Hurra! Miau, 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 miau. Hej, na piknik już czas, kocha go każdy z nas. O, niech już zacznie się, piknik to fajna rzecz. O, jak tutaj pięknie. No na co jeszcze czekamy? Czas na piknik. O nie, gdzie nasz kosz piknikowy? Być może zapomnieliśmy go zabrać z domu. A może gdzieś się nam zgubił? O nie, tylko nie kosz z pysznościami. Wiem, polecimy rakietą do domu, weźmiemy kosz pyszności i przylecimy z powrotem. To dobry pomysł, ale żadna rakieta nie wyląduje tam, gdzie jest mnóstwo drzew. No to może po prostu zamówimy sobie pizzę, co? Och, pianko, dostawca pizzy nie może przyjechać pod adres gdzieś głęboko w lesie, nie tak daleko od leśnego jeziorka. Ale jestem pewna, że wasz sprytny tatuś zaraz znajdzie rozwiązanie. O, hej, to wędka! Mogę nam złowić coś pysznego. I uratujesz nasz piknik! Kiedy mamusia i pianka szukały gałązek i patyków na ognisko, tatuś, krakers i budyń zajęli się wędkowaniem. Gdzie są ryby, tatusiu? Gdzie? No gdzie? Wędkowanie to sztuka cierpliwości. O! O. Tatuś, krakers i budyń byli bardzo cierpliwi, ale w leśnym jeziorku nie było żadnych ryb. O. Zebraliśmy drewno na ognisko. A my złapaliśmy tylko żabę, która i tak uciekła nam do jeziorka. O. No to może poszukamy czegoś do jedzenia w lesie? Mama ma dobry pomysł. Tatusiu, ty rozpal ognisko, a my poszukamy leśnych grzybów. Super, idziemy! No tak, coś w końcu powinniśmy zjeść. Budyń sprawdzał w swoim przewodniku grzybiarza, które grzyby nadają się do jedzenia, a które są trujące. Spójrz, ile mamy grzybów! Tatusiu, zaczynamy gotowanie. Niestety zapałki zostały w koszu z pysznościami. Surowe grzyby nie nadają się do jedzenia. Podszyjmy o siebie dwa patyki. Tak rozpalano ogień w dawnych czasach. Tak czytałem. Budyniu, to świetny pomysł. Pomóżmy i dmuchajmy razem z tatusiem. Ognisko płonie! Oficjalnie ogłaszam, że nasz piknik rozpoczęty. Piknik nam udał się, chociaż już było źle. O, tak fajnie dziś jest, no więc cieszymy się. Grzyby się już ładnie upiekły, a po nich czas na deser. Jagody, borówki i maliny. Mamusia w tajemnicy nazbierała mnóstwo leśnych owoców. Cudownie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wbrew wszystkim przeciwnościom piknik się udał. I cała rodzina była bardzo szczęśliwa. Strachociaki! Dzisiaj kotociaki świętują Noc Strachów. Krakers, pianka i budyń ogromnie się cieszą. Przebrali się w różne kostiumy, by się nawzajem straszyć. Zostanę strasznym potworem! A ja będę czarownicą! A ja przebiorę się za szkielet, widzicie? Super! Miau, 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 miau!
Boicie się? Chorety! Tak bardzo, że aż dostałam gęsiej skórki. Mama ma rację. Kociaki, wyglądacie przerażająco. Udało się przestraszyć rodziców, ale komu uda się przestraszyć nas? Tam nikt nas nie przestraszy. Jesteśmy odważni. A może zaprosimy do nas przyjaciół? Może im się uda nas przestraszyć? Pierwszym straszliwym gościem była babeczka. Cześć, babeczko! Przestrasz nas! Nie jestem babeczką! Jestem babeczką księżniczką pająków! Bu! Babeczka nie jest taka straszna, co nie? Może i nie, ale jestem za to bardzo ładna. Następnym groźnym gościem był Kleks, który uwielbia straszyć przyjaciół. Jestem nocnym stworzeniem! Uwaga! Jestem przerażającym wampirem! Jak? A przykro mi, Kleksiku, ale ja się nie boję. Nas nie da się niczym wystraszyć. Jak? Dobrze się bawicie w tę noc strachów? Nie, ponieważ ani trochę się nie boimy. Nic się nie boicie, tak? Rozumiemy. Idziemy popracować w ogrodzie. A wy w tym czasie udekorujcie dom. Stwórzcie straszne dekoracje. To prawda. Brakuje nam tu strasznych dekoracji. Kotki i ich przyjaciele od razu zabrali się do pracy. Krakers narysował przerażające potwory. Babeczka wycięła mnóstwo papierowych pająków. A pozostali przygotowali duchy i nietoperze z bibułek. Na trzy odwracamy się i sprawdzamy, czy jest strasznie. Raz, dwa, trzy! Właściwie to ładnie tutaj. No właśnie, a przecież miało być strasznie. To może poopowiadamy straszne historie? Wampir Kleks znał mnóstwo strasznych historii. To była ciemna, zimna, burzowa noc. No nie, ja się nie boję. Sprawię, by było straszniej. Nieźle! No dobrze, to była ciemna, zimna, burzowa noc. Teraz się boję. A ja nie. Kleks nic strasznego nie powiedział. Pianko, jak zgasiłaś światło w korytarzu, skoro tu jesteś? Ale to nie ja. O nie. Widocznie ktoś jeszcze tu jest. A może to był tylko wiatr? A może to był najprawdziwszy duch? A może to wielki czarny nietoperz? Ej, cokolwiek to jest, wiem, jak sobie z tym poradzić. Krakers miał doskonały pomysł. Brawo, Krakersie! Jesteś taki dzielny! O nie! Tam są dwa nietoperze, wielkie jak koty! Dzieciaki, ktoś tu wspominał o wielkich nietoperzach? Przestraszyliśmy was? Chyba miałeś rację, Krakersie. Te nietoperze naprawdę są wielkie jak koty. Wasze kostiumy są najlepsze na świecie. Każdy wziąłby was za nietoperze. Ojej, wasze dekoracje są bardzo pomysłowe. I są takie ładne, że aż nieco straszne. Kotki gotowe na niespodziankę? Bianko, zgasisz światło? Co to może być? Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! Tort, który tatuś przygotował na noc strachów, okazał się strasznie pyszny, a kotki spędziły tę interesującą noc strachów z rodziną i przyjaciółmi. Kotki i dżem! Tatuś zawsze przynosił łakocie z fabryki słodyczy, ale dzisiaj przyniósł coś wyjątkowego. Fabryka słodyczy właśnie zaczęła produkować nowy pyszny tort. Ma czekoladowe nadzienie. Pycha! Wygląda absolutnie pysznie. Może go od razu spróbujemy? Podam go do pysznej herbaty. Mama zabrała tort do kuchni i rozpoczęła parzenie herbaty. Mamusiu! Możemy ci jakoś pomóc? Proszę, możemy? Oczywiście. Czy wiecie, co by mi bardzo pomogło? Gdybyście przynieśli mi dżem malinowy. Hurra! Miau-wau, 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 miau-wau! Słoiki z dżemem są na dużym regale w piwnicy. W piwnicy? Mama trzymała wszystkie przetwory z warzyw i owoców na dole w piwnicy. Ha-ha! To na co czekamy? Idziemy!
Nic mi nie jest! Jej, tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Hej, co my tutaj mamy? Kwaśne, bardzo, bardzo kwaśne. Ble, a to bardzo słone. Muszę zagryźć ten smak. O! Pali w buzi, piecze. Więcej niczego już stąd nie spróbuję. Przyszliśmy tu po dżem, a nie by wyjadać przetwory. Tak, mama wysłała nas tutaj po dżem malinowy. Jak go znaleźć w tej piwnicy? Słoiki mają etykietki, wystarczy tylko znaleźć odpowiednią. Tutaj są wiśnie. Narty piwnicowe! Jedziemy, mała walizko! Tutaj są marchewki. Hej, na dole! Co jest tutaj? Wydaje mi się, że kapusta. A tutaj to chyba na pewno są... nie maliny. To jest coś bardzo ostrego. Przecież wiadomo, na etykietce masz ostrą papryczkę. Hej, patrzcie, tutaj jest. Tak, to jest malina. Hurra, znaleźliśmy. Ale nie ma słoika. Czyli musimy znaleźć słoik, na którym nie ma etykietki, prawda? Nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. A, mam! Jupi! O jacie, ale wielki słój. Wystarczy teraz tylko zabrać go do mamy. Okazało się jednak, że ten słoik jest bardzo ciężki. Może połóżmy go na bok i przeturlajmy. Oby się nie zbił. Jest cały. Wystarczy go tylko wturlać na górę. Tak sądzisz? Hurra! Jesteśmy pomocni! Prawie gotowe! O nie! Teraz trzeba zacząć od początku. A może po prostu zjedzmy dżem w piwnicy? A potem pójdziemy na górę i popijemy herbatą. Ale Budyniu, jeśli zjemy cały dżem, to mamusia i tatuś nawet go nie spróbują. W takim razie przynieśmy stół na dół. Wypijemy herbatę i zjemy tort tutaj. To świetny plan. Nie mogę się już doczekać spróbowania tego tortu. Okazało się, że stół był za duży. Wejście do piwnicy jest za małe. O nie, w takim razie nigdy nie zjemy naszego tortu z dżemem. Chyba wpadłam na dobry pomysł. Powinniśmy odstawić stół do jadalni i przynieść trochę dżemu w tym pucharku. Moje kocięta, sami znaleźliście dżem malinowy na dole w piwnicy. I jeszcze wymyśliliście, jak podać go na stół w pucharku. Tak, ten przepiękny pucharek z dżemem będzie dobrze wyglądał na stole obok naszego tortu. Pomogliśmy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotociaki nabrały apetytu dzięki swojej przygodzie w piwnicy, a dżem malinowy i wyjątkowy czekoladowy tort świetnie go zaspokoiły. Grająca kartka urodzinowa! Nadeszły urodziny taty, a małe kotki zastanawiały się, jaki prezent mu podarować. Wiem, mamusiu, dajmy tacie rower. Będzie mógł jeździć do pracy po korkach zamiast w korkach. To wspaniały pomysł, ale pamiętaj, że wasz kochany uroczy tatuś to... gapcio. Fakt. To może dajmy mu helikopter. Budyniu, to bardzo dobry pomysł, ale powietrze nad korkami jest brudne od spalin. Już wiem, damy mu rakietę. Będzie nią latał wyżej nad brudnym powietrzem. Ale jak znam waszego tatę, pewnie ugrzęźnie gdzieś w marsjańskim korku. No to co my mu damy na urodziny? Jest jedna rzecz, o której tatuś zawsze skrycie marzył. A? O czym tata marzył? O grającej kartce, która gra piękną melodię za każdym razem, gdy się ją otworzy. To jest pomysł! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie było całe mnóstwo grających kartek. Jak kotki miały wybrać tę właściwą? Kartka z tortem urodzinowym, która gra urodzinową melodię, jest idealna. Kotociaki też uważały, że jest idealna. Chcę jej posłuchać jeszcze raz.
Też chcę posłuchać. Jeszcze tylko raz. Więc kotki posłuchały melodii jeszcze raz, a potem jeszcze raz i jeszcze raz. A potem ciężko było policzyć następne razy. A kotki słuchały i słuchały i słuchały i słuchały. Hej, co się stało? Baterie nie mogły się jeszcze wyczerpać. Może nasza kartka się zmęczyła. Albo zapomniała swojej melodii. Spróbuję odświeżyć jej pamięć. Nie, ona się rozleniwiła. Chcesz popsuć urodziny naszego tatusia? Zagraj nam jak trzeba! O nie, teraz się na nas obraziła. Mamo! Mamo! Kartka urodzinowa nie chce już grać. Jej baterie się całkowicie wyczerpały. Czyżby ktoś słuchał jej melodii wiele razy? Ostrzegałem was przed tym. Sam ciągle jej słuchałeś. Ale ty jej słuchałeś więcej razy. Wcale nie. I co my teraz damy tatusiowi na urodziny? Tatuś wrócił do domu z pracy, niosąc ze sobą pudełko pełne łakoci. Wyprodukowano je w fabryce, w której pracuje. Wiem, co zrobimy. Chodźcie! Kotki wpadły na pomysł. Pomyślały, że najlepszym prezentem będzie taki, który przygotuje się samemu. Cześć, tatusiu! Pianka, Butyn, Crackers, hej, dzieciaki! Zrobiliśmy to na twoje urodziny! Ponieważ kochamy cię! Kochamy bardziej niż kogokolwiek na świecie! Bardzo wam dziękuję! Jaka ona jest śliczna! Zawsze marzyłem o grającej kartce! To najlepsza grająca kartka na świecie i najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałem. Ale szkoda, że nasza kartka nie może sama zagrać tej melodii. Ależ może. Mamusia nagrała graną przez dzieci melodię na swoim telefonie. Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tatuś dostał wymarzony prezent urodzinowy. Bo czy może być coś lepszego niż muzyka, tort i rodzina? Ekipa filmowa. Pewnego dnia Cracker, Pianka i Budyń wymyślili sobie projekt. Co to za dźwięki? Może to wieloryb? To tatuś! To dzieciaki! Chcemy nakręcić film, ale nie wiemy jak! Potrzebujecie do tego reżysera, scenarzysty oraz kamerzysty. Co oznaczają te słowa? No więc scenarzysta wymyśla, co się dzieje w filmie, reżyser mówi aktorom, co mają robić, a kamerzysta nagrywa wszystko swoją kamerą. Lubię wymyślać historię! A ja mówić innym, co mają robić! To ja zostanę kamerzystą. Tylko, że nie mam żadnej kamery. To nie problem. Dzisiaj można nakręcić film telefonem. Mamusiu! Chcemy nakręcić film! Możemy pożyczyć telefon i nakręcić nim naszą historię? Pewnie. Oh. Tylko go nie zgubcie. Dobrze! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Właśnie przyszła obsada aktorska. Oh. Borys, Lukier i Babeczka. Miau! Co to za kostiumy? Przecież nasz film miał być o piratach. Dlatego ja jestem piękną księżniczką piratów. A ja piratem kosmitą z planety Ar. Pif, paf, pif. A ja, jak się domyślacie, jestem pirackim klaunem. Będę w swoim wozie. To się może udać, ale najpierw trzeba zbudować statek. Miotła i prześcieradło szybko zmieniły kanapę w morski statek. Kamera włączona? Aha. W takim razie akcja! Akcja oznacza, że macie coś robić, inaczej film będzie nudny. Rozkołyszmy statek, wyobraźmy sobie groźny sztorm. O, ja też mogę skakać, w końcu jestem klaunem. Żeby padać, nie robiąc sobie krzywdy. Cięcie, co to miało znaczyć? Oj, nasz statek poszedł na dno. Jak pracować w takich warunkach? Poczekaj na kolejną scenę, atak wieloryba. Kto może zagrać rolę wieloryba?
Któż by inny? Przecież tatuś cały dzień ćwiczył wielorybie dźwięki przez sen. To rola dla niego. Wydaje mi się, że teraz jest pora na moją piosenkę. Ojej, skąd się wzięła babcia w tym filmie? A, rozumiem, to ona dzwoni. Halo, babciu, to nie mamusia, mówi Budyń. Kręcimy film. Budysiu, kochanie. Las miejscem pełnym ciszy jest spokojny. I nawet friski myszek nie. Budyniu, nagrałeś wszystko? Nie wiem, bo zgubiłem telefon mamy. Ojeju, mamie będzie bardzo przykro z tego powodu. Musimy go znaleźć, tam jest nasz film! O, moje buty do tańca. Znalazłem grill. Jest, a nie, to robaczek. Co za pech! I co ja teraz powiem mamusi? Wiem, jak uratować tę scenę, ale potrzebuję telefonu wieloryba. Pianka miała doskonały pomysł. I telefon się znalazł. Wieczorem film miał swoją wielką premierę. A jeśli publiczności się nie spodoba? Hej, skarbie! Przed państwem film Pirackie figle! Piski myszek, nie! Proszę wszystkich o uwagę. Ten film otrzymuje prestiżową nagrodę najlepszego filmu roku. Cudownie! Zapraszam twórców filmu, którym wręczę przepyszną nagrodę. I tak Crackers, Pianka i Budyń stworzyli arcydzieło filmowe i zdobyli nagrodę Kociej Akademii. Rower! To był wielki dzień. Mamusia i tatuś podarowali Piance jej pierwszy dorosły rower. Niespodzianka! Hurra! Mogę startować razem z wami w rowerowym wyścigu! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ale przecież ja nie umiem jeździć na takim rowerze! Szybko się nauczysz, jak jeździ się bez dodatkowych kółek, jeśli bracia ci pokażą. Chętnie! To bardzo proste! Tak! Pianka była dumna z tego, że może się pochwalić nowym rowerem. Pianko, wyglądasz jak dorosła z tym swoim nowym rowerem. Jest naprawdę prześliczny. Ktoś wie, kiedy zaczynamy wielki wyścig? Najpierw nauczmy Piankę jeździć na nowym rowerze. To proste, Pianko, patrz! Crackers jeździł tak szybko, że biedna Pianka nie mogła nadążyć za tym, co robi jej brat. Wiesz już jak? Nie. Nie szkodzi, i tak spróbuj. O, to chyba nie jest łatwe. To może ja ci pokażę, jak jeździć. Budyń zrobił dokładnie to samo, co Crackers, tylko znacznie wolniej. Pianka bardzo uważnie mu się przyglądała. Ja chyba nie dam rady. Popatrz, tak się skręca. Najważniejsze jest to, żebyś jak najszybciej pedałowała. Najważniejsze jest to, żeby utrzymać równowagę. Nie zapomnij też o dzwonku, ponieważ jego dźwięk jest ładny. Pianka z całych sił starała się zapamiętać wszystkie porady. Spróbuj, Pianko, uda ci się. Jak mam pamiętać, żeby jednocześnie skręcać kierownicę, szybko pedałować, utrzymywać równowagę i do tego dzwonić dzwonkiem? Wiesz co, jeśli zaczniesz jazdę na szczycie pagórka, to nie będziesz musiała pedałować. Ale co mam zrobić, żeby utrzymać równowagę? Żeby ci pomóc, możemy zamontować w twoim rowerze olbrzymie koła. Ale Budyniu, czy to nie będzie jednak niebezpieczne? Lepiej przywiązać gumę między dwoma drzewami, a potem... Nie, lepiej przywiązać śliczne baloniki do roweru. Pomogą ci utrzymać równowagę i uroczo wyglądać. Ja się nigdy tego nie nauczę. Tatuś Kleksa pojawił się, żeby sędziować w wielkim wyścigu. Co teraz zrobi Pianka? Pora zacząć wyścig, drogie kotki. Tutaj jest linia startu, a meta znajduje się tam, przy czerwonym proporczyku.
Bądźcie ostrożni i dobrze się bawcie. Ja nie umiem. Hurra! Pianko, jak tylko wygram wyścig, wrócę i nauczę cię, jak jeździć. Ale jeśli ja wygram, to ja chcę zostać jej nauczycielem. Wszyscy na miejsca. Gotowi, start. Wygram i nauczę Piankę jazdy na rowerze. Wcale, że nie. Pianko, nie wolno ci się poddawać. Postaraj się utrzymać równowagę. O! A teraz pedałuj. O! Równowaga, pedałowanie, skręcanie i jeszcze dzwonienie dzwonkiem. Tak! Tymczasem wyścig stawał się coraz bardziej zacięty. Będę lepszym nauczycielem niż ty. Akurat! Śmiesznie wyglądacie, łożenik taki stosik jeden na drugim. Po dramatycznych przygodach reszty zawodników zwycięzcą wyścigu zostaje Pianka. Jak to możliwe? Tatusiu, mamusiu! Pianka sama nauczyła się jeździć na swoim nowym rowerze. A do tego wygrała wyścig. To prawda. Miałam przeczucie, że wszystko się bardzo dobrze ułoży. Ale nie dla nas, ponieważ my obaj przegraliśmy. Nie dotarliśmy na metę. Pianka nauczyła się jeździć na rowerze, a to zwycięstwo dla całej rodziny, bo oznacza, że będziemy mogli razem wyruszać na wycieczki rowerowe. W naszym parku są ciekawe trasy. Tatuś zdążył nawet zaznaczyć, gdzie odbędzie się ich pierwszy piknik rowerowy. Super! A kiedy cała rodzina wybierze się na rowery, każdy dla bezpieczeństwa założy odblaskową kamizelkę. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Pianka wygrała wyścig rowerowy, a rodzina ma nowy sposób spędzania czasu ze sobą. A to najważniejsza nagroda. Skarb! Pewnego pięknego dnia mama i tata zabrali Krakersa, Piankę i Budynia do babci. Witajcie, moje kochane koteczki. Dobrze cię widzieć, babciu. Pa, pa! Pa, pa! Cieszę się, że spędzimy razem cały dzień. Będziemy się razem dobrze bawić. Super! Miau, 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 miau. Nie, nie, nie. Żadnego biegania i skoków. Ale... Przegrzejesz się, spocisz, a potem na pewno się rozchorujesz. Sprawdźmy. Uf, normalna temperatura. Proszę, pobawcie się grzecznie. Muszę jeszcze zrobić coś ważnego w kuchni. Kotki zabrały ze sobą skakankę i zestaw do badmintona. Ale jak mają ich używać, skoro babcia nie pozwoliła im skakać i biegać? I co teraz zrobimy? Powspinajmy się na drzewa. Dobry pomysł. Nie, 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 niebezpiecznie. Nie wspinamy się na drzewa. Możesz się poślizgnąć na gałęzi, albo głowa ci utknie w dziupli, albo spadniesz. To niebezpieczne. Najlepiej siedźcie spokojnie. Jak mamy się dzisiaj bawić, skoro nie wolno nam niczego robić? Ha? Mam pomysł. Pograjmy w rzucanie żołędziami w drzewo. Brzmi fajnie. Ja zaczynam. O, patrzcie, jak leci. Nie, to niebezpieczne. Proszę nie rzucać żołędziami. A co jeśli któryś się odbije od pnia i uderzy cię w nosek? To w jaki sposób mamy się bawić? Mam pomysł na bezpieczną grę. Schowajmy gdzieś skrzynię skarbów, a babcia spróbuje ją znaleźć. To wygląda na miłą, bezpieczną grę. Kiedy skarb zostanie ukryty, kotki będą pomagać babci słowami ciepło-zimno, aż uda się jej odnaleźć skrzynię. Tylko gdzie ją ukryją? Tam! Tam! Wiem, w tych krzakach! Gotowi, babciu! I babcia zaczęła szukać ukrytego skarbu. Coraz cieplej! Zimno! Co? Zimno wam? To może oznaczać gorączkę? Babciu, to tylko część naszej zabawy. Nie mówimy o temperaturze. Zimno oznacza, że jesteś daleko od skarbu. Zimno, babciu! Lodowato! O! O, teraz naprawdę mi zimno. Coraz cieplej! Znacznie cieplej! Uwaga, parzy! Odnalazłam wasz skarb. Ale to nie jest nasza skrzynia skarbów. Nasza była niebieska. To jest niesamowite. To moja zaginiona skrzynia skarbów. Kiedy sama byłam małym kotkiem, schowałam do niej moje ulubione rzeczy. O, babciu, pamiętasz, jak sama byłaś małym kotkiem?
Jasne, badminton był wtedy moją ulubioną rozrywką i przyznaję, byłam w tym naprawdę dobra. A z tą skakanką praktycznie się nie rozstawałam. Wow, babcia grała w różne gry i nie martwiła się, że zachoruje. A te żołędzie rosły na samym czubku drzewa, o którym mówiono, że jest nie do zdobycia, a ja się na nie wspięłam. Ale moją najbardziej ulubioną zabawą było strzelanie z łuku. A co jeśli któraś ze strzał odbije się i trafi cię w nos? Strzały miały przyssawki, więc nawet jeśli uderzyły mnie w nosek, nic mi się nie mogło stać. O, to dzwonek w piekarniku. Muszę wyjąć moje wypieki. Okazało się, że babcia jest naprawdę fajna. To dlaczego nie pozwala nam się normalnie bawić? Czeka nas mnóstwo zabawy, ale najpierw spróbujcie moich ciasteczek, by nabrać energii. Babcia upiekła złote ciasteczka i wypełniła nimi skrzynię skarbów aż po brzegi. Babciu, jesteś najlepszym skarbem na całym świecie. A wy jesteście moimi skarbami. Kto się chce nauczyć strzelania strzałami z łuku? O, ale fajnie! Miau, miau, miau! Odnalezienie skarbów z dzieciństwa przypomniało babci, jak to jest być dzieckiem. Dlatego przez resztę dnia biegała, skakała, śmiała się i bawiła ze swoimi kocimi wnuczętami. Lekarze! Pewnego dnia mamusia i tatuś podarowali Krakersowi, Piance i Budyniowi uroczy prezent. Popatrzcie, co dla was mamy. Zestaw lekarski! To termometr. Są też bandaże. Czepek lekarski. Macie tu wszystko, co potrzeba do otwarcia własnego zabawkowego gabinetu. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ja będę lekarzem. Nie, ja chcę być lekarzem. Ja też. Ale jeśli wszyscy będziemy lekarzami, to gdzie znajdziemy pacjentów? Zostaną nimi nasi przyjaciele. Miau! Bawimy się w lekarzy. Czy ktoś z was jest może chory? O tak, bardzo! Przyjdziemy do was na wizytę domową. Weźmiemy tylko lekarstwa. Weźmy dżem! Pierwszym pacjentem kotociaków została babeczka. Babeczko, powiedz, co ci dolega. Coś jest nie tak z moim ogonkiem. Nie wygląda dzisiaj tak pięknie, jak powinien. To żaden problem. Mogę ci odciąć twój stary ogonek i przeżyć piękny ogon pawia. I już! Nie chcę mieć innego ogonka. Chcę innej lekarskiej porady. Dobrze. Niczego nie słyszę. A może użyję młotka? Przestań! Najlepiej będzie owinąć ogonek bandażem. Pod warunkiem, że będzie śliczny. Dziękuję, doktorze. Oby się pani polepszyło. I proszę się zdrowo odżywiać. To absolutna konieczność. Skoro babeczka poczuła się lepiej, trójka dzielnych lekarzy mogła ruszyć z wizytą do Lukra. Ale droga do jego domu była utrudniona przez silny wiatr. Hepsia! Powiedz proszę, co ci dolega? Pani doktor, ja się chyba zamieniam w kosmitę. Zaczynam nawet mówić jak oni. Aha, to wygląda na kosmiczną gorączkę. Wiemy, jak temu zaradzić. Zjedz nasz uzdrawiający dżem. Leczy kosmiczne choroby. Ale to chyba wyjadłem cały słoik. Nic nie szkodzi. Przecież możemy ci zrobić dżemowy zastrzyk. Od razu poczujesz się jak ziemianin. Chyba, że zmienisz się w arbuza albo w konewkę. Nie chcę zastrzyków. Za to, że jest pan tak dobrym pacjentem, otrzyma pan pyszny lizak. I proszę pamiętać, by odpoczywać. Od razu mi lepiej. Lukier również poczuł się lepiej, więc nasza trójka futrzastych lekarzy wyruszyła do Borysa, swojego ostatniego pacjenta. Co panu dziś dolega? Mój problem polega na tym, że kiedy niebo jest takie szare, robi mi się bardzo smutno. Może podkręcimy ci wąsiki? Nie, nie moje wąsiki. Tak naprawdę boli mnie mój brzuszek. O, no tak. Akcia! Dziwne dźwięki. Nie! Tak, wydaje mi się, że połknąłeś wiatraczek. Nie, to jednak coś znacznie większego. Ha, to twój brzuszek, Budyniu, ponieważ zjadłeś cały słoik dżemu. A? O, racja. Ten dźwięk dobiega ode mnie. Twój brzuszek będzie zdrowy, jak tylko wypijesz herbatę i zjesz ciasteczko, a książka o klaunach poprawi ci humor. O, zawsze uważałem, że klauny są super, mają takie czerwone noski. Ojejku, wasze noski też są czerwone.
Babusiu! Pomogliśmy pacjentom! O! Jesteście przemoczeni, kotki. Proszę zdjąć z głów te mokre czapeczki i marsz pod kołderkę. Wypijcie herbatę z cytryną, a potem pora spać. Kotki wyspały się i kiedy się obudziły, czuły się już dobrze. Popatrzcie, co dla was mamy. Mam pomarańcze, żebyście dobrze zaczęli dzień. A ja przyniosłem kulki, którymi możemy się bawić. A ja mam coś na poprawę humoru. A czego nie może zabraknąć w szpitalu? Ha! Szybkiej, niezawodnej karetki. A ja właśnie jestem karetką. Wiecie, jak brzmi karetka na sygnale? O, tak! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotkom spodobała się zabawa w lekarzy, ale jeszcze bardziej to, że mają mnóstwo energii do zabawy z przyjaciółmi. Detektywi! Pewnego dnia Kraker, Spianka i Budyń postanowili pobawić się swoimi ulubionymi zabawkami. Bol, bol, bol! I bol, bol! Brum. Ryba autko górą! Ale Pianka nigdzie nie mogła znaleźć swojej ukochanej kociej lalki. Moja kiciunia zniknęła! Chyba ją zgubiłaś. Wiem, co czujesz, ponieważ ja ciągle coś gubię. Ty wszędzie zostawiasz zabawki, ale ja dbam o moją lalkę. Ha! Na pewno gdzieś ją musiałaś zostawić. Może kiedyś się znajdzie? No wiesz, pewnego dnia, może gdy będziemy mieć po 100 lat. Ale ja chcę moją kiciunię już teraz, a nie za 100 lat. Jeśli Mruczek Holmes, wielki detektyw, byłby tutaj, na pewno pomógłby nam ją znaleźć. Sporo czytałem o nim i jego super, hiper metodzie dedukcji. Co powiedziałeś? Dektu, co takiego? O metodzie dedukcji. To oznacza, że trzeba bardzo się skupić na czymś, co się zgubiło, a potem tego szukać. To tak naprawdę najgenialniejszy sposób na szukanie różnych rzeczy. To jest oczywiste. To do niczego. Mruczek Holmes istnieje w książkach, więc mnie nie pomoże. Przecież sami możemy zostać detektywami i pomóc ci odnaleźć twoją kiciunię. O, super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Panno, kotko, pianko, jakiej wielkości jest ta zaginiona zabawka? Mniej więcej takiej, detektywie. Tak duża, tak? Za duża, by zgubić się w trawie. Wiem, gdzie coś takiej wielkości mogłoby się ukryć. Nic mi nie jest, ciemno tu. Halo? Znalazłem! Moją kiciunię? Lepiej! Stary kapelusz tatusia z nowym mieszkańcem, patrzcie! Jak kapelusz tatusia stał się sowim domem? Widocznie tatuś go kiedyś zostawił w tej dziupli. Panno kotko, pianko, proszę powiedzieć, gdzie po raz ostatni widziała pani swoją kiciunię? Proszę pana, w piaskownicy. Lepiłyśmy zamki z piasku i nagle zaczęło padać. I wszystko jasne. Twoja zabawka jest zakopana w piasku. No i jak? Coś mam. Czy to moja kicia? Lepiej, to moje autko. Stara skarpeta Budynia, no i kret! Ale dlaczego moje autko było w piaskownicy? To oczywiste, Krakersie. Po prostu nie odłożyłeś go na miejsce. A ty gdzie odłożyłaś swoją kiciunię? Już nic nie wiem. Może nie jesteśmy zbyt dobrymi detektywami. Jesteśmy? Coś mi się skojarzyło. Poszukajmy mojego wózka dla lalek. Kiedy zaczęło padać, schowałam kiciunię przed deszczem do wózka. Kotko, pianko, to może być ważny element układanki. Ruszamy na poszukiwania! Troje detektywów wyruszyło na poszukiwania zaginionej zabawki i zaginionego wózka. Szukali i na górze, i na dole. Nie było to zbyt łatwe. Ale najlepsi detektywi nigdy się nie poddają. Znalazłam ślady! Ślady wózka? To możliwe. Ciekawe, dokąd prowadzą. Sprawdźmy to. Tajemnicze ślady prowadziły prosto do domku kotków. Znalazłem wózek! Ale on jest pusty! A co to za tajemnicza nitka? O, to włos mojej kiciuni! Popatrzcie, jeszcze jeden! Detektywi podążyli w kierunku, w którym prowadziły nitki. Znalazłem! To mama jest winna tajemniczego zaginięcia lalki. Tak? Znalazłam ją w wózeczku przemokniętą. Zaprowadziłam więc wózek do domu, a twoją zabawkę powiesiłam, by wyschła. Dziękuję ci, mamusiu!
Nasza sprawa została rozwiązana. Kiedy kończysz zabawę, odkładaj zabawkę na swoje miejsce. A ja znalazłem autko i starą skarpetę Budynia. Oj! Ha! Moja dzielna trójka małych detektywów. Zgadniecie, czyj tatuś zdobył dzisiaj najnowszą grę planszową o Mruczku Holmesie? Nasz tatuś! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Bycie detektywem to wspaniała zabawa, ale warto odkładać zabawki na miejsce. Dzięki temu szybko je znajdziecie, kiedy znowu zechcecie się nimi bawić. Wycieczka do sklepu. Mamusia i tatuś wybrali się na zakupy i zabrali ze sobą kotociaki. Makaron spaghetti, banany, świeża ryba. Chyba musimy wziąć drugi wózek na zakupy. Długo jeszcze? Chcę wrócić do domu i się bawić. A ja jestem bardzo głodny. Chwila. Jeszcze mleko, chleb i herbata. Trzeba wszystko pozbierać. Wy to zróbcie, a my przyniesiemy mleko, chleb i herbatę. Dobry pomysł. Dzięki temu będzie szybciej. Dzieci, myślę, że mogę wam powierzyć to ważne zadanie dla dużych kotków. Tak jest. Tatuś i ja zaczekamy na was przed sklepem. Mamusia dała kotkom portfel, aby mogły zapłacić za zakupy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Krakersie, ty pójdziesz po chleb, a ty, Budyniu, przynieś mleko. Ja poszukam herbaty. Ale chleb nie był tak ciekawy jak oglądanie zabawek. No i po co komu mleko, kiedy są słodycze? A co do pianki? Pianka pamiętała, że miała bardzo ważne zadanie do wykonania. Ale nasz Krakers chyba zupełnie o nim zapomniał. I Budyń też. Gdzie są chleb i mleko? Mamy portfel mamusi. Jest w nim tyle pieniędzy, że kupimy wszystko. Mleko jest nudne, ale słodycze są super. Budyniu, ale co będziemy pić, jeśli nie kupimy mleka? Kubeczki cukierków? Krakersie, jeśli wrócimy do domu bez chleba, to z czego mamusia będzie nam robiła kanapki? Z tego autobusu? Masz rację. Kotociaki ruszyły do półek z pieczywem, ale okazało się, że rodzajów chleba jest wiele. Weźmy ten i chodźmy do kasy. Ale Krakersie, to ciastko z serem, a my potrzebujemy chleba. To może ten? Wydaje mi się, że musi być brązowy. A może ten? Ten jest okrągły, a kanapki, które jemy, zawsze są kwadratowe. Patrzcie, ten jest kwadratowy i zarazem brązowy. Bardzo dobrze. Zostało jeszcze mleko. Okazało się jednak, że mleko też ma wiele rodzajów. Truskawkowe. To nie takie. Czekoladowe, mniam. Nie, to nie to. To może takie? To jogurt, a nie mleko. To wygląda jak zwyczajne mleko. W takim razie możemy je kupić. Mama Lukra była kasjerką w sklepie. O, Krakers, Pianka i Budyń, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie z was mądre kotki, zupełnie same umiecie robić zakupy. Rodzice powierzyli nam ważne zadanie dla dużych kotków. O, proszę pani, jakie śliczne są te łyżwy. Ale bym na nich pojeździł. Fajne. Powinniśmy kupić sobie łyżwy. Nie macie tyle pieniędzy, żeby starczyło na wszystko. Wystarczy albo na łyżwy, albo na jedzenie. W takim razie weźmiemy łyżwy. Zaczekajcie! Jeśli naprawdę je kupimy, to na obiad będzie zupa z łyżem. Jesteście głodni? Życzę smacznego. Zupa z łyżew chyba nie jest zbyt smaczna. Założę się, że łyżwowe kanapki są jeszcze gorsze. Chcielibyśmy użyć tych pieniędzy, by kupić jedzenie. Po to tu przyszliśmy. Mamusiu, tatusiu, hej! Kupiliśmy co trzeba. Brawo, moje małe skarby. Bardzo dobrze wykonałyście zadanie dla dużych kotków. Jesteście gotowi na niespodziankę? Mamy bilety na lodowisko. Kupiliśmy je z mamusią, kiedy robiliście zakupy. Lodowisko? Super! Właśnie o tym marzyliśmy. Ale chłopcy, przecież my nie mamy łyżew. To nie problem. Wypożyczymy je na lodowisku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotociaki dobrze się spisały, wykonując ważne zadania dla dużych kotków, ale spędzanie czasu z całą rodziną to najważniejsze zadanie ze wszystkich.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.